Znaczy, ja się odniosę do tego problemu w trochę innej perspektywie. To, co mnie ciekawi, to relacja pytania zadanego nam dzisiaj na dyskusję z modelem państwa i z taką tradycyjną, a bardzo dla mnie ważną cechą uniwersytetu, jaką jest autonomia. Ja prywatnie uważam, że wolny rynek, biznes, system grantowy i stypendia nie są w stanie zastąpić roli państwa w finansowaniu uczelni, edukacji i nauki, dlatego że będzie to zamach na autonomiczność placówek edukacyjno-naukowych. To w tej chwili bardzo dobrze zaczyna być widać w szkolnictwie niższym, gdzie samorządy zaczynają pozbywać się szkół publicznych, oddając je w kuratele różnych fundacji, rąk prywatnych. Protestowała przeciwko temu ostatnio nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. No i okazuje się, że te prywatne placówki są zainteresowane dwoma rzeczami. Albo tym, żeby szkoły niższe przynosiły jakiś wymierny zysk, albo tym, żeby uczynić z nich placówki transmitowania bardzo wyraźnie określonej ideologii. I w tej chwili mamy taką sytuację, że w części szkół podstawowych, na przykład w województwie śląskim, mamy zapisy, że w ocenie z wychowania liczy się rozwój relacji ucznia z Bogiem. I to jest jak najbardziej szkoła podstawowa. I dlatego jestem zdania, że pewien drastyczny przykład ze szkolnictwa niższego da się odnieść do szkolnictwa wyższego. Autonomia uczelni polega dla mnie na kilku rzeczach. Znaczy, po pierwsze, na tym, że przynajmniej od części z nas wymaga się prowadzenia badań w tak zwanej górnolotnej miłości do prawdy. Jeżeli poddamy całkowicie system badań konkursom grantowym, których kryteria są bardzo niejasne i uznaniowe, i patrząc na rozstrzygnięcia w danych rocznikach dla nauk humanistycznych, bardzo widać określone tendencje. Są serie tematów, które dostają granty i serie tematów, które tych grantów nie dostają. I trudno tutaj mówić o jakiejś obiektywności. Był na przykład rok, kiedy większość grantów w naukach humanistycznych dotyczyła Jana Pawła II. A wykluczone były takie tematy, które moim zdaniem były bardzo ważne, jak chociażby koncepcje podmiotowości ich zmian społecznych w tym, co dzieje się w Polsce, i one były oceniane negatywnie. Ale jest to też kwestia chociażby tego, że jeżeli przerzucimy odpowiedzialność finansowania uczelni na biznes, pozbędziemy się czegoś takiego jak wolna dystrybucja wyników badań. To widać chociażby dobrze w farmakologii, gdzie firmy zlecające badania bardzo często chcą mieć na nie wyłączność. Jest to dla mnie absolutnie niezgodne z etosem autonomiczności uniwersytetu. Po drugie, rozumiem autonomiczność także jako pluralizm, to znaczy jako świadomość, że na środowisko naukowców składają się różne dyscypliny i w stosunku do tych różnych dyscyplin posiadamy różne wymogi. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że dzisiaj ten pluralizm się zaciera. Bardzo silnie promowana jest ta jednorodność nastawiona na praksis i na biznes. To widać chociażby po nazwach szkół. Coraz więcej mamy uniwersytetów technicznych, uniwersytetów przyrodniczych, uniwersytetów medycznych, uniwersytetów związanych ze sztukami plastycznymi. Ginie w ogóle rozróżnienie chociażby na szkolnictwo artystyczne, zawodowe, techniczne i uniwersytet. Do czego to dąży? No do tego, żebyśmy wszyscy zaczynali produkować taką wiedzę, która bezpośrednio da się przełożyć na tworzenie artefaktów i zastosowanie techniczne. To moim zdaniem jest także systemowy zamach na autonomię uniwersytetu. Kolejna rzecz, jaka mnie tutaj niepokoi, to zamiana autonomiczności badań, jeżeli chodzi o obszary. Ja na przykład zajmuję się współczesną filozofią francuską i jako frankofon czuję się notorycznie dyskryminowany na polu naukowym. Bardzo trudno jest mi opublikować artykuł po francusku, gdybym napisał go po angielsku, nie ma najmniejszego problemu. Nie otwierają się zajęcia związane z językiem francuskim, dlatego że nigdy nie jest spełniona minimalna liczba studentów, które pozwalają takim zajęciom funkcjonować. Jest to dla mnie tym bardziej smutne, że Instytut Filozofii w Łodzi był kiedyś kojarzony jako jedna z głównych szkół zajmujących się współczesną filozofią francuską. W tej chwili bardzo trudno jest wychować sobie następców. Angielski albo nic. To także jest w dużej mierze dla mnie zamach na autonomiczność prowadzenia
badań. Przy tym wszystkim jestem też głęboko przekonany, że studia filozoficzne nie powinny być traktowane jako luksus, tak samo nie powinny być luksusem zajęcia z filozofii na innych kierunkach studiów. Prywatnie uważam, że w tej chwili jest to wręcz nieodzowna konieczność i umacniam się w tym przekonaniu jako dydaktyk. Ja bardzo często na innych wydziałach spotykam się z opiniami studentów, że dopiero na zajęciach z filozofii wykładowcę interesuje, co myśli student. Że dopiero na zajęciach z filozofii próbuje się rozmawiać, budować argumentacje, zgłębiać tematy. Tak oni po raz pierwszy spotykają się w ogóle z konwersatorium, które ma charakter rozmowy i mają problem, żeby odnaleźć się w takich zajęciach, bo gdzie indziej albo muszą wysłuchać wykładu, albo odtworzyć to, co im zostało zadane w podręczniku. I uważam, że taki model prowadzenia zajęć jest bardzo ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli zgodzimy się na dostrzeżenie tendencji do kapitalizacji czy ekonomizacji życia, to prowadzenie racjonalnej dyskusji, wykształcanie krytycznych mechanizmów odnoszenia się do rzeczywistości społecznej, świadomość różnorakich doktryn etycznych, epistemologicznych, estetycznych itd. pozwala zachować jakiś kręgosłup aksjologiczny człowiekowi. Nie gubimy się tylko w pędzie do kumulacji dóbr materialnych, ale stajemy się świadomymi obywatelami. Mamy jakieś własne poglądy, stajemy się indywidualni, no wtedy możliwa jest ta bardzo promowana przez ministerstwa wszelkiej maści kreatywność, która polega do tej pory na uczeniu się pod klucz, czyli jest kreatywnością, powiedziałbym, zerową. Tak? Więc z jednej strony mamy tutaj tą postawę obywatelską i dowartościowanie etyczne w patrzeniu na sprawy kapitalistyczno-ekonomiczne, że się tak wyrażę, ale z drugiej strony kształtujemy także ludzi świadomych kulturalnie. Jak gdyby nie moje zajęcia z estetyki prowadzone na filozofii, prawdopodobnie nie byłbym w stanie odbierać sztuki najnowszej. To, jak protestujemy jako Polacy przeciwko performansom chociażby, świadczy po prostu o tym, że my nie nauczyliśmy się, że sztuki są różnego rodzaju. I że czym innym jest oglądanie Matejki, a czym innym jest udział w performansie, instalacji, happeningu. Tak? Więc jeżeli nasza kultura i nasze państwo nie ma polegać na wojnach światopoglądowych, tylko na racjonalnej dyskusji nad tym, co dzieje się w kulturze, to my tą kulturę musimy zacząć rozumieć. Ja prywatnie uważam, że bez studiów filozoficznych takie rozumienie kultury dzisiaj będzie niemożliwe. Czy to, proszę państwa, jest luksus? Wydaje mi się to oczywistością przy moim rozumieniu państwa. Ja nie czekam na to, że wszystko będzie dostarczało dochodu i rozrywki. Obawiam się, że kurs państwowy jest inny, co bardzo dobrze widać także na przykładzie placówek kulturalnych, bo przy okazji 250-lecia Teatru Publicznego w tym roku podnoszą się głosy co do tego, że teatr zamieniono w sprzedaż rozrywki i bez publicznego finansowania stracimy chociażby zdolność eksperymentowania w teatrze. Dlatego, że prywatny właściciel teatru będzie chciał sprzedać sztukę, a nie będzie chciał w niej eksperymentować i robić tego, co ma być domniemaną innowacyjnością i pchaniem wózka do przodu. I na tym bym w tym momencie skończył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cóż, powiedzieć coś ciekawego po takich wypowiedziach jest nie lada problemem, więc może wyjaśnię, czemu tutaj jestem. To znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Jestem tutaj dlatego, że kiedyś napisaliśmy z znajomymi list, który miał być wpisany pod impulsem właściwie. List, który miał być jakimś, nie wiem, próbą zaprotestowania przeciwko temu, co dzieje się na naszym kierunku, kiedy jeszcze byliśmy studentami. A działo się tyle, że zwolniono kilka osób, generalnie raczej była morowa atmosfera i zastanawialiśmy się, czy za chwilę nas nie zamkną. Nie zamknęli nas, być może dlatego, że napisaliśmy ten list, ale pewnie nie dlatego. Natomiast w liście tym napisaliśmy wiele różnych rzeczy, które tutaj pojawiły się, część z nich w czasie tej prezentacji. I muszę przyznać, że z głównym nastrojem tego listu już nie zgadzam się, bo oczywiście co do tego, że filozofia jakby jest problem z tym, żeby utrzymać kierunki filozofii, bo jeszcze niektóre katedry istnieją, tylko zamknięte są kierunki, na przykład na Uniwersytecie Medycznym, bo tak jak wspomniała Agnieszka,
był uniwersytet, mógł być uniwersytetem, musi być na nim filozofia, dlatego jak przekształcono Akademię Medyczną w uniwersytet, to była tam otworzona tam kierunek filozofia, który działał chyba 2 lata. Natomiast już tam nie przyjmuje się studentów z oczywistych względów. Natomiast to, co działo się jakby na naszym uniwersytecie, na filozofii, związane było z pewnym momentem takich bardzo wątpliwych przekształceń, zwłaszcza zaraz po owej decentralizacji, która dotknęła nasz Wydział Filozoficzno-Historyczny. Jakby wydaje mi się, że teraz z perspektywy na to patrząc, że największym problemem, który miał wtedy, na który należało zwrócić uwagę, to był sposób oceny pracowników, czyli między innymi też studentów, na przykład na studiach doktoranckich, co widzę teraz, będąc już na pierwszym roku. I to jest rzecz, której tutaj nie wspomniano właściwie, a dla mnie wydają one się najważniejsze. To znaczy w Polsce cały czas panuje tendencja, istnieje tendencja do tego, żeby oceniać pracę w sposób ilościowy bardziej niż jakościowy. Oczywiście niektóre kierunki, niektóre wydziały przyrodnicze mają trochę łatwiej z tego względu, że kopiujemy wzorzec zachodni, patrząc na impact factor kolejnych artykułów, których się w jakichś wyniki badań przedstawia, ale to ma właściwie większe znaczenie, tylko największe znaczenie ma w medycynie. Tak? No to tam impact factor może być ogromny, no zresztą niedawno chwalił się jeden z profesorów Polskiego Uniwersytetu, że wydał w North American Journal of Medicine, który ma 54 punkty. To jest w ogóle taka ilość, która w filozofii nie zdarzy się nigdy, bo najwyżej punktowana gazeta, która zbliża się do filozofii, ma, nie wiem, 0,2 chyba impact factor. To jest amerykańska gazeta. Więc jakby widać, że ten problem dotyczy raczej tego, w jaki sposób się w ogóle patrzy na filozofię, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo to nie jest tylko jakby problem Polski, ale też zagranicy. Natomiast za granicą tej enigmatycznej, mitycznej Ameryce na przykład, czy Niemczech, we Francji, zwraca się uwagę też na ocenę jakościową wykonanej pracy. I to można to robić w różny sposób, ja nie przedstawię żadnej recepty, natomiast to ma bardzo jeden praktyczny wymiar. Kiedy jest się doktorantem, chce żyć z tego, że się jest doktorantem, czyli mieć stypendium, muszę jeździć na konferencje przynajmniej 5-4 razy do roku. Opowiadać o rzeczach, które opowiedziałem kiedyś na zajęciach, albo odgrzebywać stare artykuły, żeby to miało w ogóle jakikolwiek sens, albo zdawać relacje z tego, co czytam. I bardzo dużo ludzi tak robi. To nie są systematyczne wyniki jakiejś większej pracy, tylko zazwyczaj komunikat, relacja ze swojej pracy. To ma pewien swój walor oczywiście jakościowy, tylko związane z tym jest na pewno niedogodność polegająca na tym, że trzeba wykazać się dość dużą przedsiębiorczością w zapewnianiu sobie miejsca w pewnych gazetach, na pewnych konferencjach itd., itd. A wiem, że wielu moich znajomych, którzy studiują filozofię, nie mają w sobie takiej nie wiem, siły do tego, żeby rozpychać się łokciami i rezygnują z tych studiów, chociażby ich wyniki byłyby bardzo interesujące i bardzo wartościowe. Więc to jest taki jakby przykład tego, w jaki sposób chociażby model studiowania, czy nadal studiowania na doktoracie, bo z tego punktu widzenia mogę się jakby wypowiadać, jest w stosunku do filozofii jakby nieodpowiedni. To jest, tutaj chciałbym o tym powiedzieć, jak nauka, jeśli jest to nauka, o bardzo szczególnym charakterze. Jeśli zarzuca się humanistycznym kierunkom, że są teoretyczne, to filozofia jest par excellence teoretyczna. Tutaj nie ma miejsca na tak zwaną praktykę, jeśli mówimy o tak zwanej czystej filozofii. Oczywiście różne mariaże, obecnie bardzo modne, na przykład z neurobiologią czy z kognitywistyką, pozwalają na pewne przejęcie pola zainteresowań i zaangażowanie filozofów. Zresztą filozofów właśnie w ten sposób się angażuje w różnych firmach informatycznych właśnie do tego, żeby mówili, co będzie na przykład, co uprawiali pewnego rodzaju futurologię. Więc to jest jakby właściwie jedyny sposób działu pracy filozofa w biznesie, jeśli chce zostać filozofem. Jeśli chce pracować gdzieś, to nie przestaje być filozofem. To nie ma, że tak powiem, według mnie przełożenia, które miałoby, w pełni oddawałoby specyfikę tego zajęcia.